Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania tygodniowego. Na kolejny tydzień przygotowałam dla Was troszkę inny rozkład, nowy rozkład, żeby urozmaicić, słuchajcie, przekaz. Zaczynamy i zaczniemy od tematu tygodnia, a później będziemy przyglądać się poszczególnym sprawom. Okej, drogie koziorożce. No dobra, no to przesłanie mówi wprost, więc ja też wprost je odczytam dla Was. Karta mówi, że uważaj, komu ufasz w przyszłym tygodniu i jeszcze na spodzie macie kartę cierpliwości, więc powiedziałabym, chodzi chyba o cierpliwość względem być może jakichś propozycji, które do Was spływają, czy one są godne zaufania i tak dalej, i tak dalej. Bo ogólnie powiedziałabym spokojnie, tak? Spokojnie zwracaj uwagę na swoje otoczenie, ufaj przede wszystkim sobie, swoim instynktom. Zobaczymy dalej. No właśnie, może chodzić o pieniądze. W pracy uważaj, komu ufasz. Jeśli chodzi o propozycje natury finansowej, uważaj, czy zwróć uwagę, czy ta oferta jest godna zaufania na przykład. To takie informacje na ten moment przychodzą mi do głowy. Początek tygodnia dla koziorożca, pokazuje się koziorożec absolutnie człowiek sukcesu, człowiek zadowolony. Moje drogie panie, warto zrobić coś dla siebie. No jeśli, wiesz, no jakby, kurczę, prowadzisz taki styl życia, który powoduje, że inni po prostu dostrzegają jakość życia, którą prowadzisz, no to uważaj, komu ufasz, tak? Uważaj, kogo wpuszczasz do swojego życia, uważaj być może, co publikujesz. Takie informacje przychodzą mi do głowy, więc się nimi z Wami dzielę. W środku tygodnia dzieje się coś, co powoduje, że jesteście happy, zadowoleni, fajny czas, naprawdę fajny czas. Koło Was ludzie w ogóle, którzy uważam też mają wpływ na to, co się dzieje, a Wy czujecie, że ten kielich, który niesiecie, że on po prostu odżywa, że tam jest coraz więcej dobrych uczuć, dobrych emocji, dobrych odczuć, dobrych rzeczy w Waszym życiu, tak? Zobaczcie, wow, ale tydzień. Końcówka tygodnia, miałam na myśli tydzień roboczy, zaraz na weekend zobaczymy co i jak, przynosi ofertę bądź szansę. Ofertę na to, żeby się z kimś spotkać. Mówiłam, że uwaga na oferty natury zawodowej, inwestycyjnej, no i jest as monet. Ja nie będę Wam mówić, jak macie żyć, to Wy wiecie, jak macie żyć. Natomiast tutaj jakby słuchamy tych filmów w celu znalezienia dodatkowych informacji, bądź właśnie troszeczkę jednak ostrzeżeń w sytuacji, co do których podpowiedzi, co do ostrzeżeń w sytuacjach, w których nie macie pewności. I moje pierwsze spostrzeżenie było takie, że ta karta może dotyczyć spraw zawodowych bądź finansowych, bo Ty pokazujesz się jako osoba, która odnosi sukces, odniosła sukces, której niczego w życiu nie brakuje. To może powodować, że tym samym magnetycznie przyciągasz do siebie różnego rodzaju propozycje, więc zwracaj uwagę na detale składanych Tobie w przyszłym tygodniu propozycji. Tyle powiem, nic więcej nie mówię, będziecie wiedzieć więcej. W weekend, jakiś koziorożec może i pracuje w weekend, natomiast jeśli szkolisz się w weekend, bardzo fajnie to w tym momencie się tutaj nam pokazało. Natomiast jeśli to szkolenie, te warsztaty są Ci potrzebne, drogi koziorożcu, do tego, żeby wdrożyć w życie jakiś konkretny pomysł, no to nie opowiadaj, po co się szkolisz, szczerze mówiąc. Jeśli padną jakieś pytania, no to jakby już musisz sobie poradzić sam, ale chodzi o to, żeby nie zdradzić szczegółów, detali tego, co robisz i dlaczego to robisz. I chodzi o koziorożca, który jest w konkretnej sytuacji. W weekend będziesz się uczył, szkolił, to ma Ciebie rozwijać, to ma Cię przenieść na wyższy poziom Twoich zawodowych umiejętności, kompetencji, doświadczenia, które być może później otworzą przed Tobą nowe drzwi. Nie dziel się wszystkimi informacjami, detalami związanymi z Twoim pomysłem, z otoczeniem, tak? Ale ogólnie pokazuje się koziorożec na weekend, dla którego ważna jest jakość. Po prostu jakość. Jakość spędzonego czasu, moje drogie koziorożce. I na to zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę na jakość spędzonego czasu. Otaczajcie się ludźmi, którzy są w Was zaangażowani, którzy są przy Was na dobre i na złe na przykład i tak dalej, i tak dalej. Idziemy dalej. Rozłożę karty i będę do Was mówić. Spokojnie, tylko najpierw dajcie mi rozłożyć karty. No dobra. Przyjrzyj się
Pierwsza informacja dla Ciebie na przyszły tydzień. Przyjrzyj się swoim planom na najbliższą przyszłość, ale na dalszą przyszłość niż jest, niż okres tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że coś trzeba urealnić. Coś, co sobie zaplanowałeś, drogi koziorożcu, może okazać się być niemożliwe do zrealizowania. I karty mówią, przyjrzyj się, urealnij swoją nadzieję odnośnie spełnienia jakiejś sytuacji, albo urealnij swoje marzenie, które być może naprawdę chcesz wdrożyć w życie, tak? No powiem Ci tak, nie martw się za bardzo, jeśli na przykład jesteś w sytuacji, w której wiesz, że chcesz wyciągnąć do kogoś dłoń na zgodę, chcesz jakąś zaognioną sytuację trochę zniwelować, naprawić, wyłagodzić i ta osoba na ten moment względem Ciebie i względem tej sytuacji, wiesz, i względem Twojej wyciągniętej dłoni nie kieruje się tym samym entuzjazmem, powiem delikatnie. Być może jest bardziej zdystansowana, być może jeszcze za mało czasu minęło, być może to nie jest w ogóle ten czas, być może nie. Karty mówią, nie przejmuj się tym, tak? Nie przejmuj się tym. Jeśli złożysz komuś jakąś propozycję i ta propozycja nie zostanie przyjęta tak ciepło, jak tobie się wydaje, że mogłaby zostać przyjęta, nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym. Twoim zadaniem jest obronić, ochronić to, co jest dla ciebie ważne. Twój obszar w życiu zawodowym, osobistym, twój obszar w życiu, w którym żyjesz, w miejscu, w którym żyjesz na przykład, tak? Chodzi o to, że masz wokół siebie wypracowane, uważam, relacje, wypracowane rozwiązania, które są niezwykle cenne i trzeba to ochronić, ale bądź ostrożny co do sposobu, w jaki będziesz swoją asertywność okazywał, bądź ostrożny co do tak zwanych bitewek, które będziesz wybierał na drodze, żeby ochronić to, co jest dla Ciebie ważne i tak cenne. Ponieważ nie wszystko będzie wymagało Twojej atencji i uwagi, krótko mówiąc. I nie daj się też zaangażować w jakiś konflikt, w jakiś harmider, w jakieś dyskusje. O niczym już nie chcę powiedzieć. Ja bym powiedziała bardziej wprost, ale nie powiem, bo nie. No dyskusje. W każdym bądź razie, no po prostu nie. Dla takich sytuacji po prostu nie. Odpychaj to od siebie, tak? Odpychaj się to od siebie. Trzymaj się tego, kim jesteś. Jesteś czarujący, jesteś miły, jesteś serdeczny, ludzie Cię lubią, ludzie lubią spędzać z Tobą czas. Jeśli się z kimś umówisz na kolację, na randkę, na wino, na piwko, nie wiem na co tam jeszcze się umówicie, chodzi o spędzanie czasu w nieformalny sposób, trzymaj się tego. Jakby nie zmieniaj planów z jakiegoś powodu. Nie zmieniaj planów z jakiegoś powodu, albo pamiętaj, że byłeś umówiony. Pamiętaj, że byłeś umówiony. Naucz się bardziej doceniać siebie i swoją moc sprawczą, jeśli chodzi o procedowanie pewnych spraw w Twoim życiu. Naucz się bardziej doceniać siebie za to, gdzie jesteś teraz na przykład, tak? Jaką drogę przeszedłeś, jaką drogę przeszłaś, moja droga koziorożczyni. Naucz się bardziej w przyszłym tygodniu doceniać siebie za to. Przestań dążyć do nadmiernego dojścia do sedna sprawy w jakiejś sytuacji, nadmiernej próby kontroli i porządkowania spraw w jakiejś sytuacji, bo chodzi o to chyba, że szkoda czasu. W sensie, że to nie będzie tego warte, że Twój wysiłek nie jest wart, że ta sytuacja nie jest warta Twojego wysiłku lub wysiłku na bardzo zaawansowanym poziomie, tak? I chodzi o to, żeby przestać dążyć do wyjaśnienia na siłę jakiejś sytuacji, wyklarowania na siłę jakiejś sytuacji lub ktoś będzie próbował na siłę, tak do sedna, wiesz, jakby przypilać Cię, żebyś wyjaśnił, żebyś odpowiedział, nie dąż do tego, nie ma sensu w sensie, to być może są te pierdoły, o których ja tutaj wcześniej mówiłam. Szukaj kreatywnych rozwiązań i teraz tak wiem, jak to zabrzmiało, cesarzowa kreatywność. No tak, ale kreuj, więc szukaj rozwiązań kreatywnych, szukaj współpracy z kobietami być może, otaczaj się kobietami. Tu jakiś pan, singiel, najnormalniej w świecie, powinien sobie poszukać kobitki. Czyli już się nacieszyłeś życiem, drogi singlu. Jest ekstra.
A teraz trzeba sobie znaleźć cesarzową. Też nic na siłę, to nie chodzi o to, żeby szukać na siłę. Tak, ja przynajmniej mam do tego taki stosunek, więc nie namawiam do Tinderów, nie namawiam do tego absolutnie. Chodzi o to, żeby rozważyć, drogi koziorożce, że okej, mógłbym się rozglądać, ja cesarz, moi drodzy panowie, mógłbym się rozejrzeć za moją cesarzową. Dziękuję wam bardzo. Sprawdźcie sobie ascendent jeszcze. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.